Po wyrównanym początku do głosu doszli radomianie, którzy prowadzili już 20 do 14. Goście roztrwonili jednak przewagę i dopiero po wyrównanej końcówce zwyciężyli 25 do 22. W drugiej partii Ceratczerni mieli problemy z atakiem, ale wyszli na prowadzenie 10 do 7. Potem dzięki szczelnemu blokowi przyjezdni wygrywali 21 do 15. Zespół z Olsztyna zdobył zmniejszyć stratę, ale seta zapisali na swoim koncie radomianie. Ceratczerni triumfowali 25 do 22. W trzecim secie przewaga Radomian była największa. Goście wygrali 25 do 17 i cały mecz 3 do 0.